Suma dnia, Michał Trzaśniewski, witam Państwa. Kto będzie szefem Platformy Obywatelskiej? Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego tej partii, jeżeli z tego stanowiska zrezygnuje Borys Budka. W sobotę odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której były premier Donald Tusk ma ogłosić wielki powrót, a Budka rezygnację. Więcej w materiale Łukasza Żmudy. Wczoraj Rafał Trzaskowski zapowiedział, że rozważa kandydowanie na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej. Trwają rozmowy między Donaldem Tuskiem, Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim i tych trzech liderów, dojrzałych polityków, musi wypracować propozycję, którą postawi na stole i przedstawi Radzie Krajowej w sobotę. Posłowie Platformy nie chcą wskazywać, kto mógłby przejąć stery w partii, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski. Na dzisiaj przewodniczącym jest jeszcze Borys Budka, więc to też chyba jest trochę za wcześnie, żeby ustawiać funkcję przewodniczącego na przyszłość. Rafał Trzaskowski jest obecnie prezydentem Warszawy. Czy byłby w stanie połączyć dwie ważne funkcje? Jacek Ozdoba, obecnie wiceminister klimatu i środowiska, wcześniej radny miasta stołecznego Warszawy, negatywnie ocenia kadencję prezydenta stolicy. W skali od 1 do 10 na 2 działalność pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To jest jeden z najgorszych prezydentów, jaki w tej stolicy był. Lewica kibicuje Platformie, choć nie sądzi, by powrót Donalda Tuska był dobry rozwiązaniem. Platforma Obywatelska potrzebuje świeżego powietrza, tylko nie wiem, czy Donald Tusk nie byłby bardziej stęskłym powietrzem niż świeżym, którego dzisiaj potrzebuje partia, która tyle lat rządziła. Mam też przeświadczenie, że wchodzenie tego samego lidera dwa razy do tej samej rzeki może Platformie bardziej przeszkodzić niż pomóc w odbudowaniu zaufania społecznego. Szef Ludowców dystansuje się od typowania ewentualnego lidera Platformy, swojego dawnego koalicjanta. Ja będę współpracował z każdym demokratycznie wybranym szefem tej formacji w ramach opozycji, w ramach współpracy, którą mamy w regionach. Naprawdę nie oczekujcie ode mnie, że będę mówił, że z tym szefem Platformy będę, a z tym nie będę. Dywagacje na temat zmiany lidera w partii są skutkiem pogłębiającego się kryzysu wewnątrz Platformy Obywatelskiej, ocenia dr Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dochodzi do takiego w Platformie Obywatelskiej, takiego sporu pokoleniowego, do swoistej wojny młodych ze starymi, a te wojny pokoleniowe w partiach politycznych są najbardziej wyniszczające. I dlatego mamy do czynienia z konfliktem starego pokolenia Donaldem Tuskiem, a reprezentantem młodych Rafałem Trzaskowskim, organizującym kampus Polska Przyszłości. Tu wszystko decyduje się na linii Rafał Trzaskowski, Donald Tusk. No myślał były premier, że ten powrót do Platformy będzie taki aksamitny, że to będzie takie miękkie i pewne wejście. No okazuje się, że prezydent Warszawy, a myślę, że może bardziej nawet Sławomir Nitras nie chce na to pozwolić. Komentatorzy polityczni wskazują, że w sobotę najprawdopodobniej dojdzie do złożenia deklaracji politycznych i zostaną określone role, jakie w najbliższym czasie odegrają Borys Budka, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zyskał jednego posła. Wrócił bowiem do niego Lech Kołakowski. Tydzień temu troje posłów opuściło klub PiSu, tym samym partia rządząca formalnie straciła większość w Sejmie. Po powrocie Lecha Kołakowskiego klub będzie liczył 230 posłów na 460. Mam dobrą wiadomość. Przed chwilą pisano w ostatnich dniach, że nasz klub ma już poniżej 230 posłów. No od tej chwili można powiedzieć, że masz powrotem 230. Sądzę, że niedługo będzie miał więcej. Pan poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych. Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa. Na pewno będzie o nich mówił. Bardzo ważne. My postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia. I to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia. I ta nasza bardzo długa wspólna droga, bo my z panem posłem, z kolegą Lechem, znamy się już dobrze, przeszło 30 lat i przez cały czas szliśmy razem. No, nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze i mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną. Także bardzo dziękuję za tą decyzję, za te lata wspólnej drogi
I to jest to, co chciałem Państwu przekazać. Na pewno musimy mówić w handlu wielkopowierzchniowym o znaczącym udziale produktów wytwarzanych rolniczych w tym rejonie, gdzie są te hipermarkety, tak żeby ta polska żywność dominowała w polskim handlu. Jest wiele spraw związanych z rolnictwem, ale myślę, że nasze wspólne działanie poprzez rząd Prawa i Sprawiedliwości postaramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników, zagwarantować stabilność produkcji, opłacalność produkcji. To jest naszym obowiązkiem. Bardzo dziękuję. A teraz nastąpi podpisanie deklaracji poparcia dla programu Polski Ład przez Adama Bielana w imieniu Partii Republikańskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzicie Państwo mojego uradowanego uśmiechu, bo nie widać, ale naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Państwo, jakie są postępy śledztwa w sprawie afery mailowej? Czy minister... Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Polski Zbigniewem Rauem. Nie zabrakło tematów trudnych. Politycy rozmawiali między innymi o reparacjach i Nord Stream 2. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na kwestie związane z prawami Polaków w Niemczech. Nam, stronie polskiej, zależy na tym, by polska społeczność w Niemczech mogła korzystać z takich samych możliwości i praw, jakie ma mniejszość niemiecka w Polsce zgodnie z zapisami traktatu. Podnieśliśmy także kwestię projektu Nord Stream 2. Podkreśliłem po raz kolejny nasz sprzeciw wobec ukończenia tego gazociągu, którego ukończenie niesie za sobą konsekwencje, które zwiększają przestrzeń do agresywnej i bezkompromisowej polityki Rosji w naszym regionie. Odpowiedzialność Niemiec za kataklizm II wojny światowej, tym samym za utratę na masową skalę życia i mienia obywateli polskich, nie ulega wątpliwości. Otwartą kwestią nadal pozostaje sprawa trybu i sposobu zadośćuczynienia za te zbrodnie. Ta sprawa nadal jest nierozwiązana i pozostaje otwarta. Kwestia sposobu i trybu zadośćuczynienia. Heiko Maas mówił, że Nord Stream 2 jest między innymi po to, żeby nie doprowadzić do pogłębienia relacji rosyjsko-chińskich, co jak przekonywał, byłoby groźne dla Europy. Powiedział, że kwestia reparacji jest prawnie i politycznie według Niemiec sprawą zamkniętą. Znam oczywiście krytykę ze strony polskiej dotyczącą Nord Stream. Otwarcie o tym rozmawialiśmy. To, takie rozmowy też muszą być możliwe wśród przyjaciół. Jeszcze raz wskazywaliśmy na to, że byliśmy pośrednikiem w negocjacji między Ukrainą a Rosją dotyczące tranzytu gazu, więc zabezpieczyliśmy taką alternatywny tranzyt gazu przez Ukrainę. A ważne dla nas jest także to, by zabiegać o to, że Ukraina nie będzie miała straty przez braku tranzytu i o tym rozmawiamy nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi,
ale również z Ukrainą. I tak zasadniczo jestem zdaniem, że nas w Europie by doprowadziło do trudnej sytuacji, gdyby relacje gospodarcze w stronę Rosji już nie byłyby możliwe. Tak samo się mówi o takim decoupling z Chinami, to doprowadzi do tego, że coraz bliżej są ze sobą Chiny i Rosją. Chcę tutaj przypomnieć konferencję Lawrow i francuskiej, gdy wtedy już chcieli pokazać Chiny i Rosję swoje bliskie partnerstwo, jeżeli tym samym I doprowadzić do tego, to nie jest tylko drogą błędną, to także jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa w Europie i nie uważamy to za słuszną strategię. Mamy jeden temat, który jest bardzo ważny, to jest ustawienie miejsca pamięci w Berlinie, albo upamiętniające o te zbrodnie dokonane przez Niemców w Polsce. Chcemy tym samym pokazać, że urządzimy się z naszej odpowiedzialności. Chcemy to uczynić wspólnie z Polską. Pytanie dotyczące reparacji, no to mogę tylko tyle powiedzieć, albo to mówić to, co zawsze. Niemcy oczywiście przyznają się do swojej historycznej odpowiedzialności za II wojnę światową. Już powtórzyłem to także w niemieckim Bundestagu jakiś czas temu, a z tego powodu Niemcy na szeroką skalę wypłaciły świadczenia odszkodowawcze także w stronę Polski, ale przynajmniej z naszej strony, jeżeli chodzi u nas ponad 70 lat po zakończeniu wojny i więcej niż 25 lat po traktacie 2+4, ta kwestia reparacji jest z naszego punktu widzenia pod względem prawnym i politycznym zakończona. Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, uważa, że Polacy nie powinni domagać się reparacji i że rząd PiS-u częściowo sam doprowadził do wybudowania Nord Stream 2. Ta wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką. Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stracili na naszą rzecz 20% swojego przedwojennego terytorium, że reparacji i kresów pozbawił nas Związek Radziecki, że Niemcy głównie finansują nasze transfery z Unii i że to my, godząc się na zmianę umowy o gazociągu jamalskim, częściowo przyczyniliśmy się do budowy Nord Stream. Oraz, że przy wszystkich różnicach interesów i zdań, demokratyczne Niemcy wykonywały szereg przyjaznych gestów, także za rządów PiS. Należy zapytać pana Sikorskiego, czy cokolwiek zrobił, zarówno wtedy, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, jak i teraz, czy cokolwiek robi w kwestii uświadomienia swoim rozmaitym znajomym, a także przywódcom rozmaitych państw, których przecież zna, o tym, jakie były rzeczywiście straty wojenne podczas II wojny światowej, ile Polska straciła. Straciła prawie 20% obywateli i została zrujnowana przez Niemcy i skutek ich zbrodniczych działań. Otworzyliśmy projekt i mamy już model wystąpienia do Niemiec, prawnego wystąpienia do Niemiec Polaków, osób prywatnych z żądaniem odszkodowania za straty materialne poniesione przez nich z powodu działań niemieckich podczas okupacji. Szczegóły są na stronie rdi.org.pl. Zapraszam wszystkich państwa serdecznie. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki odwiedzili miejsce przekopu Mierzei Wiślanej. Na konferencji prasowej mówili o korzyściach płynących z tej inwestycji. Witamy wszystkich państwa bardzo serdecznie, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, ale także wszystkich naszych rodaków, którzy mają możliwość zobaczyć to spotkanie medialne w tym bardzo specyficznym miejscu, jakim jest miejsce budowy tak zwanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną, jak to się popularnie mówi, a tak naprawdę po prostu drogi wodnej poprzez Mierzeję Wiślaną z Zatoki Gdańskiej poprzez Zalew Wiślany do Elbląga, do portu w Elblągu. Inwestycji, która po pierwsze wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, bo to jest jej najważniejsza rola, żebyśmy nie musieli pytać naszych sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego, nasze wody terytorialne, czy możemy dostać się do portu w Elblągu. Po drugie, po to, żeby ożywić
region elbląski, cały tutaj część Pomorza, Warmii, Mazur, właśnie handlowo, po to, żeby mogły tutaj wpływać statki, po to, żeby Elbląg z powrotem odżył jako port, a także, żeby poprawić możliwości ruchu turystycznego. Po to jest realizowana ta wielka inwestycja. Byliśmy tutaj z panem premierem nieco ponad rok temu, w ostatnim dniu maja. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym dniu lipca i ktoś, kto porówna, czy to materiały filmowe, czy materiał fotograficzny z tych dwóch wydarzeń, ten będzie widział, jak ogromny tutaj nastąpił w międzyczasie progres, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Widać, że wszystkie prace biegną w terminie, że tak jak zapowiadano, do przyszłego roku można się spodziewać, że pierwsze jednostki pływające będą już mogły przepłynąć tym nowym kanałem poprzez tutaj Mierzeję Wiślaną, a do 2023 roku będzie w pełni zakończona ta inwestycja. To niebywałe, że pierwsze plany przekopy Mierzei Wiślanej to jeszcze XVI wiek. To czasy Stefana Batorego, później Eugeniusz Kwiatkowski, a później wielokrotnie była nadzieja na to, że zostanie udrożniony, rozwinięty ten kawałek Polski, przepiękny kawałek Polski wokół Elbląga, Warmia, Mazury, dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej. I długie lata, długie dekady nic nie mogło się tutaj zadziać, ponieważ nie było woli i wiary w to, że można dokonać ten przekop, że można zgromadzić środki budżetu państwa polskiego i przeznaczyć na tą wielką, jeśli mogę tak powiedzieć, piękną budowę. Wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień. Opowiadał o niej na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk. Dzisiaj największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepienia. Cieszymy się, że 75% Polaków pozytywnie ocenia realizację Narodowego Programu Szczepień, no ale przede wszystkim w tej chwili musimy wszyscy skupić się na tym, żeby te szczepienia postępowały, żebyśmy się rejestrowali i szczepili, bo okres wakacyjny i zmniejszenie się natężenia pandemii, czy też jej intensywności powoduje, że właśnie borykamy się z problemem, o którym Państwu mówimy. Będzie można na drugą dawkę zapisać się w dowolnym miejscu. Ma to ten plus, że kiedy jesteśmy na wakacjach, być może bliżej nam jest właśnie do jakiegoś innego punktu. Od dzisiaj można to zrobić w całej Polsce. Zmiana tego programu szczepień w firmach. Znosimy limit 300 osób. Można zapisać właściwie dowolną liczbę pracowników, rodzin. Jedna osoba nie zaraża 3-4 osób, ale 6-8. I to jest właśnie cały problem w tej chwili, że to zakażenie zaczyna się szerzyć coraz bliżej nas. W Wielkiej Brytanii, gdzie już zaczyna powoli dominować, a na pewno w końcu sierpnia zacznie dominować. Jest w niektórych krajach Europy Południowej. Pojawiła się również u nas i ponad wszelką wątpliwość ten wariant zacznie powolutku, ale dominować. Jedyną radą w tym momencie są szczepienia. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.